dniu dzisiejszym zaprezentuje się na parkiecie malborskim w składzie z numerem 2 Marcin Malanowski, numer 5 Dominik Rębalski, numer 6 Michał Wysocki, Łukasz Cielątkowski, 4 Piotr Sadowski, numer 5 Antoni Łakowski. Cukier pomazania Malbork remisuje po zaciętej wylurzanej warce z Scepterem Warszawa. Naszym gościem trener Łukasz Jezierski. 13 kolejka, 13, no nieszczęśliwa patrząc na końcówkę tego spotkania. No tak, jeżeli spojrzymy tylko na samą końcówkę i ten nieszczęsny rzut wolny, no to faktycznie nieszczęśliwa, tym bardziej, że no... już w poprzedniej rundzie doznaliśmy identycznego remisu z Wybrzeżem i dlatego dzisiaj też jest nam no, niestety bardzo, bardzo przykro, że nie udało nam się dowieść zwycięstwa do końca, no, ale patrząc na całe spotkanie, była walka, tak, z naszej strony. No i to, czego nie da się uniknąć, niestety były również błędy, niecelne rzuty, które potem w konsekwencji, no niestety, tak jak to widać pod koniec, mają ogromne znaczenie. Właśnie tak jak trener mówi, te niecelne rzuty, szkoda początku drugiej połowy, kiedy to nasz zespół grał w przewadze. No dokładnie, no nie tylko wtedy, ale i ogólnie gra w przewadze w dniu dzisiejszym nam nie wychodziła. No i potem, no mówię, potem w konsekwencji tego jest gorąca końcówka i niestety jest remis. Nie obyło się kontrowersji w tej końcówce? No dokładnie, no tak, jestem też tego samego zdania, nie tylko w końcówce, ale no ja nie jestem od komentowania pracy pary sędziowskiej i tego nie będę robił, natomiast No tak jak mówię, no, ta gra w przewadze, głupie błędy, niecelne rzuty i wynik jest taki jaki jest, chociaż no, my dokładnie dobrze wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężko i nawet myślę, że remis przed meczem, znając no, jakby miejsce naszego przeciwnika, a potem wynik z poprzedniej rundy, myślę, że remis nie jest takim złym wynikiem. Któryś zawodnik szczególnie zasługuje na pochwałę? To znaczy, no ja generalnie nie chwaliłbym tutaj jednego zawodnika, po prostu w dniu dzisiejszym wszyscy byli zaangażowani w grę i to my do tego głównie dążymy, żeby tak zmotywować zespół, aby walczył tak jak w dniu dzisiejszym. No ale no też chcieliśmy pokazać w końcu dobrą kawałek piłki ręcznej naszym kibicom. Myślę, że jeżeli chodzi o mecz, to mogli być zadowoleni, emocji nie zabrakło. Za tydzień rewanż z ekipą Spójni Wybrzeże Gdańsk. W pierwszym meczu padł remis. Teraz planujecie zwycięstwo? My w każdym meczu planujemy, gramy o zwycięstwo, no ale gramy na wyjeździe, tak? To jest tam gorący teren. Można powiedzieć jakieś takie derby województwa pomorskiego i ten. Także no to jest, te nasze mecze między Spójnią Wybrzeżem a nami zawsze są gorące. Na styku miejmy nadzieję, że ten mecz na wyjeździe też będzie taki. No i na sam koniec, czy wiadomo, kto już będzie nowym zawodnikiem zespołu? No już wiadomo, ale dopiero zobaczymy go w meczu z Gorzowem, także nie chciałbym na razie zdradzać, może ktoś tam gdzieś wyczytał na jakichś forach czy tamten, ale ja na razie na spokojnie do tego podchodzę. To jest zawodnik, który od niedawna z nami trenuje, także jego rola na razie będzie taka, że po prostu będzie odciążał, czyli tam będzie na chwilę wchodził, żeby odpoczęli ci zawodnicy, którzy cały czas do tej pory trenowali. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Naszym gościem był trener zespołu Pomyzani Malbork Łukasz Jezierski.